chciałam właśnie iść do innej szkoły niż szkoły zwykłe, publiczne. Jest tu, no, jest inny klimat, jest inaczej, ale bardzo fajnie, podoba mi się. Codziennie mamy różaniec, każda klasa ma różaniec na innej lekcji, znaczy klasy pierwsze mają na trzeciej, drugiej klasy na czwartej i tak dalej, aż do liceum. Uważam, że ta szkoła jest naprawdę dobra. Przyszłam do tej szkoły, ponieważ moi rodzice tak samo uważali, że jest to dobra szkoła, która dużo nas nauczy. Jednocześnie jest to dosyć mała szkoła, więc też daje taki, jest dosyć dobrą, jest kolejną jakby takim plusem, że jakby wszyscy się znamy, tak? Mamy dobry kontakt z innymi ludźmi. No i w czwartki mamy zawsze mszę, na które chodzi cała szkoła razem z połączona z liceum. Ogólnie jest fajny klimat, lub fajne osoby chodzą do tej szkoły. Jeździmy na wycieczki, wyjazdy integracyjne są na samym początku pierwszej klasy. W wakacje też jeździmy na różne wycieczki. W tym roku jest wyjazd do Hiszpanii. Mamy nauczycieli, którzy zawsze nam zależy im na uczniach i przejmują się tym, na przykład jeżeli chodzi o coś, żeby poprawić czy coś, to zawsze na tym zależy. Dobry mamy kontakt z dyrektorem, który też zawsze pomaga, tak, interesuje się tym, nigdy nie jest zamknięty w swoim gabinecie, więc zawsze można na niego pójść. Poza tym mamy dosyć dobre wyposażenie, tak jak dobre wyposażenie klas, wszystko jest wyremontowane. Mamy również sprzęt muzyczny w szkole. No i jeszcze mamy chórek w szkole, który śpiewa. Tutaj wprowadzane są wartości, których właściwie w szkołach świeckich się nie wprowadza niestety. Wartości oczywiście katolickie, czyli takie na przykład, żeby przestrzegać przykazań, prawda? W szkołach świeckich niby jest ta religia, ale tutaj o wiele bardziej jest to zakorzenione. Może niektórym się wydaje, że jest religijnie, to od razu źle to przekreśla, ale tak naprawdę to nie o to chodzi. Po prostu są ludzie, którymi można mieć dobry kontakt i właśnie to jest dobre w tej szkole. Polecałem tę szkołę, jest bardzo fajnie. Właśnie atmosfera jest super. No, nauczyciele też są bardzo dobrzy. Na pewno uczymy się w podobnym stopniu do innych szkół, ale jednak poziom jest wyższy. Myślę, że ze względu na nauczycieli, ponieważ nauczyciele naprawdę potrafią zachęcić uczniów do nauki, a nie tylko wymagają. Tylko potrafią zachęcić, powiedzieć, tutaj pokazać, zainteresować.